35-lecie, chociaż tak naprawdę historia publicznych służb zatrudnienia sięga już okresu zaboru, ponieważ już w tym okresie istniało pośrednictwo pracy we wszystkich trzech zaborach. W miniony poniedziałek Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich wraz z Krajowym Funduszem Szkoleniowym zorganizowali w domu Technika Zameczek konferencję zatytułowaną Krajowy Fundusz Szkoleniowy – Inwestycja w kształceniu kadr. Wydarzenie to wpisało się w obchody 25-lecia publicznych służb zatrudnienia w naszym kraju. Imprezę honorowym patronatem objął prezydent Siemianowic Śląskich Rafał Piech. Dzisiaj nie pojawię Powiatowy Urząd Pracy Siemianowice, dyrektor Becker, tak kojarzymy. To ta skuteczna pani dyrektor, która ma wspaniały zespół. Spotkanie w Michałkowickim Zameczku było nie tylko okazją do przedstawienia rysu historycznego, sposobów aktywizowania rynku pracy, czy zaprezentowania najnowszych instrumentów do walki z bezrobociem, ale także szansą na wyróżnienie pracowników, którzy od lat pracują w siemianowickim PUP-ie. Specjalne podziękowania odebrali Anna Wolf, Beata Brzezowska oraz Ireneusz Pilch. Podczas spotkania wręczono wyróżnienia przedsiębiorcom, którzy najefektywniej współpracują z siemianowickim PUP-em. Oto lista wyróżnionych firm i osób.